Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Rakowen Częstochowa w FIFA 20. Dzisiaj gramy z Koroną Kielce, Jagiellonią Białystok. Pierwsza drużyna, no to jest taki miszmasz kulturowy. Tam naprawdę można szukać praktycznie wszystkich narodowości z Bałkanów. No i oczywiście graczy z niższych lig niemieckich. A Jagiellonia jest w dobrej formie. No i możemy mieć z nimi na pewno problemy, jeśli zaprezentują się z dobrej formy. Mają czwarte miejsce w tabeli i musimy na nich uważać. Teraz skupmy się jednak na Koronie Kielce. Może damy odpocząć Bjarnasonowi, a w jego miejsce zagra Babenko. No i jeszcze tutaj na ławkę Kolew, bo dlaczego by nie? Niech sobie raz tam przynajmniej usiądzie. I co jeszcze tutaj może? Kasperkiewicz do pierwszego składu. I zaczynamy to spotkanie. Rzut roczny dla Korony. Żubrowski wznawia grę. Tomala, czy dojdzie do piłki? Na szczęście Gliwa go uprzedza. I spokojnie przechwytuje to dośrodkowanie. I teraz musi się dobrze zastanowić, jak wznowić grę. Wyrzut na Gryszkiewicza. Gryszkiewicz ładnie uruchomił Kuna. Okazja do kontry. Musiolik czeka na Kuna. Idealnie w tempo mu podaje. Kun jest już w polu karnym. Czy zdobędzie bramkę? Nie, wycofanie. Patrzymy, niestety strzał obok bramki. Musiolik chciał zdobyć piękną bramkę, trafiając w okolice okienka. No ale niestety chybił celu. No i nadal na tablicy rezultatów mamy 0-0. Dobre przejęcie. Skóraś do środka. Musiolik. Atakowany przez zawodników, podanie tutaj na skrzydło, Kun bez problemów opanował tą piłkę, dośrodkowanie, Skóraś kapitalnie jednak Kukić, jeszcze nie koniec tej akcji, Rusłan Babenko, odegranie, Sapała, jeszcze Lukowicz zablokowany, no i niestety Korona w posiadaniu piłki. No i jeszcze mogą wyprowadzić fajną akcję Dziuranowicz. Bardzo ładnie się przedarł, zagrał do Tomali. Tomala na skrzydło, Cebula, prawdziwa Polska się nie poddaje. Biegnie skrzydłem, czy będzie dośrodkowanie? Tak jest, ale z łatwością Gliwa to przechwytuje i piłka jest w jego rękach. Dobrze spychała do środka Dziuranowicz. Jeszcze skrzecz, spychała, skrzecz, spychała, dobrze tutaj poklepali. Cebula, Tomala, ależ to by była akcja. Ale na szczęście Tomala jest powstrzymany przez Gliwę. Czas już doliczony mija. Gliwa nie chce tutaj ryzykować, więc pewnie mocno wybije piłkę. Już sędzia powinien kończyć połowę, ale daje nam przeprowadzić akcję. Kun, Musiolik czeka na kolegów z zespołu, podaje idealnie do Skórasia. Ten jest już w polu karnym. Skóraś ładnie się zatrzymał, podał do Musiolika, ten z lewej nogi obok bramki. Aj, niestety to nie był Andrija Lukowicz, bo w takiej sytuacji padłaby bramka. Babenko, dobrze do Kuna. Kun niestety łatwo traci piłkę za Lazar. Jeszcze skrzecz, podaje do Tomali. Błędy w obronie i bramka. Tomala. Chyba ja go trochę tak zlekceważyłem, bo jednak pamiętam tego napastnika, jak kiedyś grał w ekstraklasie w prawdziwym życiu. No i powiedzmy sobie szczerze, nie imponował, ale jak widzimy, notuje wielki powrót. Tym razem nie w barwach Lecha Poznań, a w barwach Korony Kielce zdobywa bramkę przeciwko liderowi tabeli. No i to jest właśnie polska ekstraklasa. Nawet Tomala zdobywa bramki. Dalekie wybicie. Gryszkiewicz opanowuje tą piłkę. Zagrywa beznadziejnie Żubrowski. Tomala. Czy będzie gwiazdą tego spotkania? Jokić. Tomala jest już w polu karnym. Zagrywa na pusto, ale kapitalnie Petraszek. Czy będzie to wreszcie koniec zagrożenia? No niestety nie. Albo i tak. Cieszmy się. O, zażegnaliśmy niebezpieczeństwo. Spychała Dziuranowicz. Jeszcze inicjuje tą akcję, podaje na skrzydło Jukić, ma zdecydowanie za dużo miejsca, z łatwością odskoczył Gryszkiewiczowi. Jukić, centra na pole karne, Tomala zablokowany, jeszcze tutaj za Lazar. I ostatecznie piłkę łapie Gliwa i stara się wyprowadzić jakąś akcję. Koniec spotkania. Pierwsza porażka w tej karierze z Koroną Kielce. No, powiedzmy sobie szczerze, nie jest to najprzyjemniejszy moment tej kariery, ale tak bywa, zagrałem słabe spotkanie i na własne życzenie to przegrałem. Statystyki pod względem celnych strzałów na korzyść Korony Kielce. Zwycięska bramka Tomali. Można i tak. Jestem załamany. Gliwa 5 interwencji, Kukić 2. A Denis Tomala zostaje bohaterem, bo zdobył zwycięską bramkę z liderem tabeli. A teraz czas na konferencję pomeczową. Zobaczymy, teraz na pewno będą kreatywniejsze pytania. Trafił w końcu na lepszego i zakończył serię meczów bez porażki. Czy można prosić o komentarz? Co by tutaj odpowiedzieć? Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie, powinniśmy byli wygrać może. Nie, dajmy tą odpowiedź. Wszystko co dobre kiedyś się kończy. Staraliśmy się jak najdłużej się dało podtrzymać tą serię. No ale niestety kiedyś trafił się ktoś, kto nas wreszcie ograł. To było trudne spotkanie. Czy zawodnikom brakuje pewności siebie? Tak to wygląda? Serio? Po jednym przegranym meczu już brakuje pewności siebie?
No zdecydowanie nie, oczywiście. To był rozczarowujący występ, ale mamy ciekawą grupę chłopaków. Rozumiemy się nawzajem, podniesiemy się po porażce. Raków gra coraz gorzej, bo przecież my ostatnie spotkanie, czekajcie, remis i mi się zdaje, że my wygraliśmy, ale może tylko mnie się tak wydaje z Zagłębiem Lubin. No to jest błąd, no. Nie gramy coraz gorzej tak naprawdę. To jest bolesna lekcja, ale no, powiedzmy sobie szczerze, to jest jedna porażka, wypadek przy pracy. Teraz wracamy na zwycięskie tory i bawimy się dalej. Wystarczy tych pytań, skupmy się na następnym meczu. O tym zapomnijmy. Na spotkanie za nami jesteśmy nadal liderem tabeli. Denis Tomala zdobywa bramkę. Można i tak, no. To jest właśnie kwintesencja ekstraklasy. Ale właśnie za to tą ligę chyba lubimy. No bo dla mnie, wiadomo, dla mnie ta liga byłaby idealna, gdybyśmy w niej stawiali praktycznie w większości na młodych Polaków, rozwijali ich, no i potem wypuszczali już praktycznie gotowych do zachodnich klubów, no ale u nas niestety jest inna polityka. Mało który klub chce tak naprawdę odważnie stawiać na młodych piłkarzy. Tutaj Lopez najlepszym strzelcem, 9 bramek, Angulo drugie miejsce, 8 trafień. Najwięcej asyst Matuszek, Żywet, Sapała, Lusiusz, Lukowicz, mnóstwo piłkarzy, Gliwa najwięcej czystych kąt. No i to są te najważniejsze rzeczy, które mogliśmy tutaj zobaczyć. Tak naprawdę chyba w Ekstraklasie najodważniej na młodych piłkarzy stawia Lech Poznań. Zagłębie Lubin też potrafi postawić na młodych, Górnik. I to są takie wzory do naśladowania, żeby stawiać na tych młodych, bo oni wcale nie muszą jakoś za bardzo obniżać poziomu. Wiadomo, na początku może być trochę ciężej, będą się musieli trochę wpasować w zespół, no ale to da na pewno dużo rezultatów, da dobre rzeczy w przyszłości, czy to będzie się miało gotowego piłkarza, czy fajny zarobek. Tutaj Olkowski, dość ciekawy bramkarz i nie wiem, czego nie przeniosę do pierwszego zespołu. A przenieśmy, dlaczego by nie? Niech będzie naszym w przyszłości najlepszym bramkarzem, zacznę go trenować i myślę, że fajnie go wytrenuję. Dla mnie to jest taki wzór do takie, powiedzmy, kluby, które stawiają na młodzież, to jest wzór do naśladowania, jeśli chodzi o naszą ekstraklasę, bo poziom i tak tutaj nie wzrośnie przez to, że ściągniemy 30-letniego Słowaka czy Serba, a wzrośnie, jak zaczniemy stawiać na młodych Polaków i na nich porządnie zarabiać. Okej, okay, jesteśmy, Jagiellonia jest w czołówce tabeli. Czy po spotkaniu będą jeszcze bliżej tego celu? Trzeba odpowiedzieć butnie, jesteśmy lepsi. Życzymy im powodzenia, ale to my chcemy wygrać. Fajnie, że te konferencje są co kilka spotkań. No bo jakby były co mecz, to by mnie to denerwowało, a tak co kilka spotkań to jest naprawdę super urozmaicenie. Drużyny o podobnym potencjale, tutaj się zgodzę. Okej, co by tutaj odpowiedzieć? No, koncentrujemy się na dobrym występie, bez nakładania na siebie presji. Jesteśmy przekonani, że damy z siebie wszystko i wygramy. Okej, rywal potrafi w defensywie skutecznie odeprzeć nasze ataki. Czy tym razem zdołamy zwyciężyć? Bo ostatnio było 0-0, z tego co pamiętam. Nie mam wątpliwości, że wygramy z marszu, jesteśmy w kapitalnej dyspozycji i nie zamierzamy nikomu dawać forów. Wiadomo, przegraliśmy z Koroną, ale nadal musimy być pewni swoich umiejętności, no bo to był jeden wypadek przy pracy. Teraz będziemy cały czas podążać w dobrą stronę, rozwijać się, no i tak naprawdę dążyć od zwycięstwa do zwycięstwa, oby następna porażka przydarzyła się za kilka lat. A teraz zaczynajmy już powoli spotkanie, ale wcześniej dokonajmy pewnych zmian w podstawowym składzie. Skurasia powinien zmienić Nuwie, no i takim składem chcemy pokonać Jagiellonię Białystok. Dobrze, tutaj Kamara podaje do środka, Jesus Imaz, jedna z największych gwiazd ekstraklasy, Klimala, Kamara odpuścił tą piłkę, nabiega na nią Imaz. Podaje po ziemi, Kamara przed szansą na dośrodkowanie i tak się dzieje, Gliwa na szczęście podbija tą piłkę i ostatecznie wyprowadzamy ją z pola karnego. Niestety Jagiellonia na samym początku narzuciła swoje warunki i nie jesteśmy w stanie nic na to poradzić. Klimala, Kamara, wybiega tam Jesus Imaz, czy otrzyma podanie? Tak jest, Imaz! Na szczęście prosto w ręce Gliwy, a ten pewnie łapie tą piłkę. Wreszcie atakujemy, Kun, Musiolik poczekał i podał w tempo do Kuna. Tenego jednak powstrzymał Wójcicki, Bjarnason, jeszcze Musiolik. Kapitalnie wychodzi na pozycję Kun, jest już w polu karnym. Kun! Niestety tylko słupek. Powinno być w tym momencie 1-0, ale Kun za długo się zastanawiał. Miał za dużo opcji i ostatecznie trafił w metalowego pręta. Dobrze, Przykryl, do środka Kwiecień. Przykryl ładnie wybiega skrzydłem. Ucieka niestety naszym obrońcom, centralna pole karne. Klimala nie dochodzi do tej piłki. Dotknął jej Gliwa, no i na spokojnie jesteśmy w jej posiadaniu. Runie, Kwiecień, jeszcze na skrzydle jest Przykryl. Stara się wyprowadzić fajną akcję, ale teraz zwolnił, Przykryl przed kolejną szansą, Kwiecień, Przykryl, czy dośrodkuje, zobaczmy, tak jest, nabiega i mas, ale tylko boczna siatka.
No, tutaj mieliśmy trochę szczęścia. Jesus Imaz powinien zdecydowanie lepiej uderzyć z główki, a zrobił to fatalnie i wznawiamy od bramki. Dobre podanie do Sapały, na szczęście nikt z Jagiellonii nie odebrał nam piłki. Dankowski ma na skrzydle Nuwie. Czy ten do środku jest? Zobaczmy, jest na skraju pola karnego, wbiega w pole karne. Ma zdecydowanie za dużo miejsca, ale kapitalnie Gostomski z łatwością poradził sobie z tym uderzeniem. Jeszcze piłkę zgarnia Musiolik. Kontroluje ją, ale niestety oddala się od pola karnego. Lukowicz, złe podanie. No i Jagiellonia może atakować. Ale my sobie przeprowadzimy pewne zmiany w naszym składzie. Potrójną zmianę nawet. Malinowski tutaj na środkowego pomocnika ofensywnego. Na lewe skrzydło Skóraś i na prawe Apolinarski. Mam nadzieję, że to da dobre efekty. Gryszkiewicz wznawia grę. Skóraś bardzo fajnie kontroluje piłkę. Podanie do Bjarnasona. Ten na pole karne. Musiolik! No fatalne uderzenie tak naprawdę. Powinien to zrobić zdecydowanie lepiej. W takiej sytuacji trzeba przynajmniej oddać strzał celny, żeby bramkarz mógł się pomylić, a po takim strzale nie miał takiej okazji. Dobrze Sapała. Ładnie tutaj kontroluje piłkę. Bjarnason na skrzydło. Skóraś dogoni tą piłkę. Na szczęście dał radę. Wypożyczony do naszej drużyny zawodnik. Bjarnason. Sapała. Musiolik obrócił się z obrońcą na plecach 1-0. Wreszcie wykorzystał nadarzającą się okazję. Jak trwoga to do Musiolika. On nie zawodzi. Konkretnie zdobywa te bramki. Może nie w każdym meczu, ale zawsze gdy go potrzebujemy, to potrafi się obudzić i zdobyć taką bramkę. Ładnie tutaj pokonał Gostomskiego, nie dając mu żadnych szans. Obrońca też nie powstrzymał go, bo Musiolik to naprawdę silny zawodnik. Dobrze Wójcicki. Stara się coś wymyślić, ale Skóraś kapitalnie odbiera mu piłkę. Ależ on jest szybki. Wójcicki zmęczony całym spotkaniem nie jest w stanie go dogonić. Skóraś jest już w polu karnym. Czy zdecyduje się na strzał? Patrzymy. Zejście do prawej nogi i niecelny strzał. No tutaj powinien podać do któregoś z lepiej ustawionych kolegów, jednak tutaj niestety zdecydował się na indywidualną akcję i to się nie opłaciło. Koniec spotkania, tak jest. Zwycięstwo 1-0. Szybko się odradzamy po porażce z Koroną Kielce. Mecz z Jagiellonią był bardzo trudny. Warunki atmosferyczne też nie pomagały. No ale w grudniu niech pada śnieg. Szczególnie tak powiedzmy na 6 i 24, 26. W inne tam dni powiedzmy niech sobie śniegu nie będzie. Ale przez te kilka by mogło być. No i jeszcze może na Sylwestra. O, to też by było fajne. No i spoko, tutaj mecz zakończony naszym zwycięstwem. Czas na wywiad pomeczowy. Teraz jesteśmy w zdecydowanie lepszych nastrojach niż po meczu z Koroną Kielce. I mam nadzieję, że będą fajne pytania. Bo jak są fajne pytania, to od razu człowiekowi robi się lepiej na sercu. I popatrzmy, jakie będą. Dobra, już tutaj jesteśmy i oczekujemy pierwszego pytania. Czy zatrudnili może nowego dziennikarza? Petraszyk kontynuuje świetną formę, świetną pasem świetnej formy. No, wiem już, dlaczego miałem pierwszy raz problem z tym sprzeczaniem tego w jakimś tam poprzednim materiale. Zasługuje na wszystkie pochwały, bo to tak trochę średnio złożone jest to zdanie. No ale dobra, wiemy co odpowiedzieć. Zasługuje na wszystkie pochwały, jest fantastycznym zawodnikiem. Udało nam się wygrać wyrównany mecz, strzelając bramkę w drugiej połowie, co dało nam przewagę. No i tutaj będą te same odpowiedzi, tak jest, czyli dajemy, że byliśmy lepsi, no bo taka jest prawda. No przynajmniej w naszej głowie, no zawsze ja uważam, że moja drużyna jest lepsza, więc wiecie, trzeba swoich faworyzować. Gratulujemy zwycięstwa, jak oceni pan występ drużyny? Popatrzmy, jakie będą odpowiedzi. Chłopcy świetnie grali, świetnie nam się grało. Zagraliśmy świetnie, nie możemy się doczekać, żeby powtórzyć ten wynik w kolejnym meczu. No i ta konferencja, powiem szczerze, mi się podobała. Im więcej takich, tym lepiej, chociaż ta z Koroną też była w miarę okej. No i okej, konferencja za nami. No i spoko. Jesteśmy nadal liderem, 7 punktów przewagi nad Legią Warszawa. Wiadomo, że czasy na tych konferencjach trafiają się pytania totalnie takie bez sensu, czy nie związane z meczem. No ale mimo wszystko ten dodatek mi się bardzo podoba, no bo trochę urozmaica. Bo tak po meczu, no kończyło się spotkanie i nic się nie działo, a teraz możemy odpowiedzieć na kilka pytań. I jest od razu tak milej, fajnie się robi na sercu człowiekowi, że tak naprawdę jest jakaś tam interakcja. Wiadomo, że te pytania pewnie będą z latami udoskonalane i mam nadzieję, że co edycje będą to coraz to lepsze. Bo teraz zdarzają się małe błędy, no ale tylko na szczęście pojedyncze. Większość pytań jest naprawdę sensowna i to mnie cieszy. No i okej, zobaczmy z kim zagramy w następnym odcinku. Krakowia i Górnik, wow. No Górnik to jest trudny rywal, powiedzmy sobie to szczerze. Trzecie miejsce w tabeli, naprawdę będzie to wymagające spotkanie. Zobaczmy jak tam w ogóle Czajkowski, no niestety nadal 15 lat, nie można go przenieść do pierwszej drużyny, jest bardzo utalentowany.
To jest właśnie taki największy problem, jak wam się trafi super utalentowany piłkarz jak na wasze warunki i niestety ma te przeklęte 15 lat. Jakby miał 16, to by było idealnie, bo już byłby w zespole seniorów, ale tak niestety nie możemy go przenieść. No i czy tu kogoś zmienić w treningu? Myślę, że Skóra się zmienimy i w jego miejsce dodamy właśnie Olkowskiego, bo dlaczego by nie? Chcę rozwijać tego bramkarza, że po prostu w przyszłości zastąpił Kliwę. Bramkarza jest dość łatwo rozwijać, on też się szybko rozwija, przynajmniej w większości kariery tak miałem. I mam nadzieję, że w tej będzie podobnie i że Olkowski stanie się jedną z legend Rakowa Częstochowa. No bo jeśli będzie dobrze bronił, to ma na to zdecydowanie szansę. Nasza drużyna dobrze radzi sobie w defensywie, więc bramkarz też za wiele do roboty nie ma. A jak czasem nas uratuje, to tylko na plus. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję wam za jego obejrzenie. No i oczywiście zapraszam was na kolejny epizod. Trzymajcie się!